Marcin, swego czasu twoja siostra była weteranką tego programu. Czy udziela ci jakichś rad? Czy udziela mi jakichś rad? I myślę, nie udziela mi żadnych rad, bo jest bardzo zapracowana teraz. Kursuje między wieloma miastami, więc wpadła raz do nas na trening, ale to tak tylko, żeby się przywitać i pokazać, że trzyma za nas kciuki. Ale też dała jedną radę. Dała jedną radę. Oczywiście tak nie byłaby sobą, gdyby nie dała rady. Natomiast na pewno gorąco będzie trzymać kciuki i często rozmawiamy na ten temat. I też na pewno wpadnie na jakiegoś live'a.